Marysia cały czas uczy się i pracuje. Ma tyle zajęć, że kręci się jej od tego w głowie. A od pisania zmęczyły się jej palce. Dość, potrzebuję przerwy. Chwila, rozwiązanie moich problemów jest w tej szufladzie. Mam w niej całą stertę Pop-It. Koniec stresu. Pop, pop, pop. W końcu mogę się zrelaksować. Przyciskam i zapominam o moich problemach. Lori miała ciężki dzień. Cześć, łóżeczko, tęskniłam za tobą. O, Lori nie może zasnąć. Jest najpierw za twardo, potem za miękko. Nic nie jest jak trzeba. Użyj Pop-It. Są lepsze niż dowolny materac. Chwilka, czy to naprawdę działa? Ojejku, już mi się podoba. Bąble wydają z siebie fajne dźwięki. Teraz Lori jest w krainie snów. O, dzień dobry, jestem dobrze wyspana. Oczywiście, że tak. Lalilu się nie myli. Nie jest wygodnie nosić ze sobą jedzenie, dopóki nie zdobędziesz swojego pierwszego Pop-It. Wytnij prostokątny kawałek. W tym pudełku zmieszczą się burgery, owoce, a nawet pączki. Goldie poszła na spacer do parku. Codzienne pikniki są świetną zabawą. A to dlatego, że ma pudełko obiadowe Pop-It. Taki też zrobiły się głodne. Myślałyście, że moje Pop-It było waszym gniazdem? Smacznego, ptaszki! Podzielę się z wami. Teraz wszyscy są szczęśliwi. Zrób fotel z następnej zabawki. Chwila, chcemy zrobić zdjęcia. Zróbmy fotel bujany z kawałków tektury i drutu. Wygląda zwyczajnie. Ale zabawki Pop-It ruszają na ratunek. Wow, to fotel z tęczowym miśkiem. Lalka jest zadowolona. Dziecko spędzi weekend u swoich dziadków. Cześć! Mamo, tato, Cindy bardzo za wami tęskniła. Będziecie się świetnie bawić. Mama wyszła. Dziecko nie wie, co wziąć do rąk. Laptop ją znudził. Teraz chce iść po książkę. Pomogę jej. Nie chcę, żeby przewróciła na siebie regał. Wszystkie zabawki leżą porozrzucane na podłodze. Dziadkowie są w szoku. Fotel piszczy. Bądź ostrożna. Ten mebel to nie trampolina. Raju, wyskoczyły z niego sprężyny. Musimy kupić nowy. Dziadek od razu kupił modny fotel Pop-It. Dziecko w końcu się uspokoiło. Babcia ostrożnie przykrywa małą kocem, uważając, żeby jej nie przeszkadzać. Simple Dimple jest bardzo fajne. Łatwo je ścisnąć i trzymać. Jest również świetnym materiałem na słuchawki. Zakryj druciany łuk puszystym papierem piankowym. Połącz z odtwarzaczem. Catherine poszła do sklepu muzycznego. Potrzebuję nowych słuchawek. Pomogę ci. Mamy uniwersalny model o nazwie Audio Simple. Jest bardzo popularny. Nasi klienci są zadowoleni. Wow, są takie piękne. Posłuchaj na nich. Catherine przeniosła się do świata wspaniałych utworów. Zapakuj go, proszę. Jestem w muzycznym niebie. Zrób kilka otworów w Pop-It w kształcie gwiazdy. Światełka LED są we właściwych miejscach. Lampka nocna w kształcie gwiazdy będzie bardzo pomocna dla bojących się ciemności. Wypróbujmy ją po ciemku. Wow, świeci bardzo ładnie. Catherine boi się, że pod jej łóżkiem skrywają się potwory. Cześć, widzowie. Robię live streama z mojej sypialni. Zobaczymy, czy na dzisiejszym live'ie pojawi się potwór. Mój pies Jackie chroni mnie, gdy śpię. Jest urocze, prawda? Dobrze, kochana, bądź dzielna. Catherine weszła do łóżka. Założyła maskę i spróbowała zasnąć. Ale to był dopiero początek. Co jeśli potwór tylko czeka, żebym zasnęła? Aha. Wiem, lampka nocna. Potwory nie wyjdą do oświetlonego pokoju. Catherine zasnęła spokojnie. Catherine została przeniesiona na magiczne pole z jednorożcem w nagrodę za odwagę. Myślałam, że jednorożce żyją jedynie w snach. Może nadal śnie? Super! Zrobię przejażdżkę dla Molly. Siadaj, króliczku. Co za świetny sen. Możemy to pożyczyć? Dzięki. Potnij na paski. Doro, nałóż chusteczkową czapkę. Zakryj całość bąbelkowymi lokami.
jest taka stylowa. Stworzyłam nowy trend. Dora przyszła do salonu piękności. Chcę przejść kompletną przemianę. Zobaczmy, co możemy zrobić. Czy możesz zrobić coś tak fajnego jak popyt? Stylistka jest gotowa na każde życzenie. Myślenie nieszablonowo sprawia jej sporo frajdy. Przeszła samą siebie. Włosy popyt zdobyły popularność na TikToku. Trzeba pochwalić się przed widzami. Odrysuj zabawkę popyt na miękkim materiale. Przyklej zamek po bokach. O, to bąbelki. Zapraszają cię do ściśnięcia ich. Dodaj kilka pasków. Ładny plecaczek jest marzeniem każdej modnisi. Vivien została po lekcjach. Chemia jest tak skomplikowanym przedmiotem, że musi mieć zajęcia dodatkowe ze swoją nauczycielką. Noel też przyszła na zajęcia wyrównawcze. O, dziewczyny mają bardzo fajne plecaki. One niestety nie pomogą w chemii, ale pomogą w stresie. Noel bawi się popyt. Dziewczyny, skupcie się, to nauka pójdzie szybciej. Oddam wam plecaki po zajęciach. Czemu one są tak zaaferowane tymi zabawkami? Spróbuję raz, nikt nie zauważy. Wygląda na to, że nauczycielka odpłynęła. Lekcje już się skończyły, pani Clarkson. Czy mogę odzyskać mój plecak? O, jasne, powinnam sobie taki kupić. Pora na ściskanie. Spójrz na te bąbelkowe węże. Podziel popyt na dwie części i przyklej do twardej podstawy. Teraz głośne dźwięki gitary nie będą przeszkadzały sąsiadom. W studio nagraniowym jest wyjątkowo głośno. Wszyscy czekają na główną gwiazdę, Cindy Soul. Oto ona we własnej osobie. Wow, ale wygłuszenie. Wygląda, jakbym mogła je ścisnąć. Tak jest. Mam nadzieję, że jakość moich nagrań wzrośnie. Na pewno. Nagrajmy to. Szybko, weź mikrofon. Zaczynamy przedstawienie. Wokal Cindy brzmi niesamowicie. Ten singiel podbije wszystkie listy przebojów. Oto kolczyki zrobione z popyt. Są takie fajne. Wytnij bąbelek i przytnij krawędzie. Dodaj ogniwko i zamocuj łączenie. To niesamowite. Świat dodatków już nigdy nie będzie taki sam. Judy popija swoje kakao, czekając na chłopaka. Mike znowu się spóźnia. Nie złoście się, skarbie. Ciężko było to zdobyć. Dziewczyna otworzyła pudełko i krzyknęła. Nie mogę w to uwierzyć, to kolczyki. I to z limitowanej edycji popyt. Judy bardzo spodobał się prezent i szybko mu wybaczyła. Nie może przestać patrzeć na jej nowy dodatek. Samantha uwielbia zakupy, ale zrobienie czegoś samodzielnie jest o wiele bardziej interesujące. Przydadzą się igła z nitką. Teraz możesz pochwalić się fajną nową sukienką. Babcia z wnuczkami wybrali się do parku. Dzieciaki nie mogą odłożyć ich zabawek. Cześć, powiesz mi, która jest godzina? Zapomniałam wziąć telefonu. O, nie wierzę. To cała sukienka zrobiona z popyt. Jest piękna. Otoczyły ją dzieciaki. Babcia nie mogła powstrzymać się od pstrykania. Witaj w rodzinie, Samanto. Wytnij środkową część zabawki serca. Wlej zabarwioną wodę do każdej z jej sekcji. Zostaw na jakiś czas w zamrażalniku. Teraz masz kostki lodów. Paige szykuje się na spotkanie z przyjaciółkami. Hej, tęskniła się za nami? Bardzo! Nie mogłam się doczekać naszego babskiego wieczoru. Dziewczyny, co powiecie na zimne drinki? Zrobiłam trochę lodu. Dodam go do napojów, to je schłodzi. Miam, są pyszne. Paige, skąd wzięłaś taką tackę na lód? Nie uwierzycie. Zrobiłam ją z popyt. To takie kreatywne. Przygotuję podobną na kolejną imprezę. Czy masz jakieś zabawki popyt albo Simple Dimple? Napisz w komentarzu. Daj łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał. Szykujemy kolejne wyroby dla lalek.